I wygląda na to, że 2-2-1 również został zneutralizowany przez Stewarta. Stewart na razie tutaj punktuje totalnie, ale zaraz sam może zostać zniszczony na makie rzeczy, to skurwysyn. O właśnie, to było dobre powiedzenie właśnie. Pewnie tak powiedzieli fani, kiedy zauważyli Gabriela Angelosa, jak skakał z młotkiem. Skurwysynu! To nie jest równa walka. Zostały użyte pociski kumulacyjne, ale to nic nie da. Nie potrafił przebić jego przedniego pancerza, odsłania się tylny pancerz. A więc witajcie w tym świątecznym okresie, gdzie trzeba skomentować trochę gier. Niestety ostatnio byłem trochę chory, jeszcze do końca nie wyzdrowiałem, dlatego mój głos może brzmieć trochę jak z kombajnu, ale spróbujemy sobie coś dla was skomentować, ponieważ dawno, bardzo dawno temu już były ostatnie tutaj komentowanka. A dzisiaj leci Pershung Zabójca od naszego tutaj widza, pana Kebaba, którego bardzo dobrze znamy, bardzo dobry gracz moim zdaniem. 1-1 to też mnie bardzo cieszy, ale nie cieszy mnie aż tak bardzo jak Pershung. Pershunga naprawdę nie widzieliśmy 100 lat, dlatego rząd się podnosi, ale to nie wstyd, więc sprawdźmy w tej świątecznej atmosferze, co się stanie. Dobra. No i zaczyna się bitwa. Wreszcie po takim długim okresie braku komentowania jesteśmy. Tak samo jak mój zawalony nos. Kto tu dla nas walczy? Pan Kebab, nasz widz, który nam to oczywiście tutaj podesłał. Siły USA, maksymalny poziom kontra Janusz? Dzanusz? Janusz, właśnie Dzanus. Jakiś Janusz, Dzbanus, coś takiego. Jako niebieskie Oberkommando, również maksymalny poziom. Ich doktryny, o, mapa się nadwczytuje, fajnie. Dzbanusie, co ty tu wybrałeś? No, Dzbanus, to byłoby dobre. Doktryna wsparcia pancernego, wóz zwiadowczy 2-2, jeden szybka naprawa pojazdu, bardzo fajna. Dowódcy czołgu też dosyć mocno umiejka. Pociski kumulacyjne, sławne moje lotto, prawda, kumulacja w lotto. Można wygrać super nagrody, a ostateczną nagrodą jest oczywiście Sturmtiger, który w 1-1 raczej ma nikłe szanse na pojawienie się, ale wszystko jest możliwe. Takie są oto jego pierdolniki, żelazna skóra, tak się ściera, ubercelność, jaja naturliś i pan Kebab ma do wyboru. Kompania kawalerii pancernej, która prawdopodobnie zostanie wybrana na, no, ze względu na to, że ta gra się nazywa Pershung, więc tylko ona ma jedyna doktryna Pershinga może przyzwać. Kompania wsparcia taktycznego i jeszcze kompania powietrzno-desantowa. Wszystkie raczej dosyć mocne. Naciera na nas piechota, żyj i ucz się, pozwól tam strzelać i trzon armii. Takie są jego pierdolniki. Najpierwsze wymiany ognia na samym środeczku. Rozpoczęcie totalnie standardowe, dwa oddziały folksów, dwa oddziały strzelców. Kto po prostu znajdzie lepszą osłonę, ten powinien wygrać, no chyba że zostanie oflankowany. Minecraft się dalej trzyma. No coś tam się trzyma Minecraft, nie da się ukryć, że Minecraft nigdy nie zginie prawdopodobnie, no ale to już takie, wiecie, kto miał go przeżyć, ten przeżył, kto miał się nim podniecić, ten się podniecił. Trzyma się, ale dzięki społeczności. 2-1 może być bardzo dobre, jak ktoś ma łeb na karku. No wszystko może być bardzo dobre, jeśli ktoś tylko to ogarnia, wróg tego nie skontruje. I następni Volksy i kolejni strzelcy już przybywają na pole bitwy. Wygląda na to, że pierwsze starcie wygrał też Dzbanus tutaj. To jego jednostki wypchnęły Amerykanów na razie ze środka, ale kontratak już nadchodzi. Ojejku, ci strzelcy są bardzo ranni. Nie ma jeszcze oczywiście ambulansu tutaj w sztabie amerykańskim, żeby można było uleczyć tych ludzików. To sprawia nieco problemów. Tutaj została użyta nawet umiejka salwa za 20 zł. Można tutaj no, przygwozić te, tak naprawdę te jednostki, nie? Więc saperzy szturmowi nie mieli jak podejść na bliski dystans pewnie zbytnio do tych jednostek tyłowych. No właśnie, strzelcy są zbyt ranni, żeby dalej kontynuować walkę. A tutaj ci Volksgrenadierzy nie mają żadnej osłony, dlatego na nich skupia ogień pan Kebab i jego strzelcy. Och, przeklinają w święta, masakra. Chociaż w jeden dzień w roku mogliby Amerykanie nie przeklinać, ale chyba to jest wpisane, nie? Przeklinanie w amerykańską kulturę, tak mi się wydaje. Wybuchy, eksplozja i wolność właśnie, i przeklinanie. To jest amerykańskie tutaj wartości narodowe. I nadchodzi 2-2-1, jest w drodze. Szybki wóz zwiadowczy wyposażony w karabin maszynowy do rażenia piechoty. Rażenia, dobrze, że nie prądem, jak stare baby. Volksgrenadierzy, pierwszy poziom doświadczenia jest już zdobyty. Są za całkiem niezłą osłoną, ale co ciekawe, nie jest to właśnie zielona osłona, tylko taka krzaczkowa, żółta. Odesłałem, mam nadzieję, że będzie trochę śmieszne, ostrzegam, trochę mi już leży na dysku i nie wiem, co tam się będzie odwalać. Aha. Nie po bożemu, tak? Jeszcze ropa to amerykańska warta. O, właśnie, trochę ta. 2-2-1+1. Gdzie on jest? Zobaczmy go, jest tutaj. Jedzie, patrzcie. Jego pancerz może pozostawia trochę wiele do życzenia, ale jednak jego karabin maszynowy jest jak najbardziej ok i przede wszystkim można zamontować mu ulepszenie. Radiostację FUG-12, która zwiększa jego wytrzymałość, pancerz
i dodaje kilka tam śmiesznych umiejętności. Na KOK 3 pewnie większość z nas czeka, ale czy ktoś czeka też na Man of War 2? Gra wolniejsza od KOKa, ale też zapowiada się fajnie. Ja ci powiem, ADR, oczywiście uwielbiam takie rozmowy, właśnie dlatego ci odpowiem, no ja zbytnio nie czekam. Jak dla mnie takie RTS-y nie mają zbytnio miejsca w dzisiejszym czasie jak Man of War, jest zbyt wolny właśnie. Dlatego na pewno będzie miał grono fanów, ale nigdy nie zarobi tyle co szybkie RTS-y, nie? Dzisiaj po prostu pieniądze zdobywa e-sport i takie różne rzeczy, szybkość i możliwość kompetytywnego grania, nie? I turniejowego. Natomiast Man of War i ogólnie wolne RTS-y, wydaje mi się, że one są takie fajne do podniecenia się i żeby w nie pograć trochę, ale one nigdy nie wyjdą na czele, nie? Po prostu przez to, że są zbyt wolne. Przez to, że pewnie nie ogląda się ich jakoś tak najlepiej i trudno się z nich robi turnieje. Ale kto wie, mogę się też mylić. Moim zdaniem USA to najbardziej wymagająca frakcja. Kurczę, nie da się tego jednoznacznie określić, mi się wydaje. Pan porucznik, została wyposażona bazooka, oczywiście bardzo dobra odpowiedź na tego 2-2-1, który już dostał, jak widzicie, pewnie z jeden albo nawet dwa strzały z tej bazooki celne. Dlatego pewnie jeszcze jeden strzał i będzie mówił Auf Wiedersehen. Później będzie 2-2-1 plus 2. Najlepsza nie trzeba, moja gorsza. Żadnej kontynuacji nie trzeba. No Man of War to jest właśnie taka specyficzna właśnie strategia, która ma grono fanów i ciężko pewnie ich zadowolić ostatecznie. Jak dobrze pamiętam, w trailerze Man of War 2 nadal były stare animacje, tempy nie przekonali mnie. No to jest właśnie ten problem, że oni nie są bogaci. Twórcy Man of War'a, którzy trzymają prawa do tej marki i wydają nowe gry z niej co te 100 lat, to nie, oni nie są bogaci, nie? Dlatego tej gry nigdy nie będą wyglądać tak dobrze jak pewnie taki Koch na przykład, nie? Chyba że ktoś ich weźmie pod skrzydła, wtedy tak. No ale ciężko, nie? Ciężko, żeby to tyle pieniędzy w to włożyć, a takiego wolnego RTS-a wyłonić na górę, nie? Myślę, że to może być trudne zadanie. Gotowa do działania! Tutaj worki z piaseczkiem, tutaj leczymy ludzi w sztabie i pojawił się też MG34 ze strony OKW Pan Kebab, dalej bez żadnej wybranej doktryny, ale to jeszcze nie jest nic strasznego. Nadchodzi tutaj ciężki karabin maszynowy amerykański, CKM. I wygląda na to, że to na razie Pan Kebab odbił większość terenów, patrzcie. Punkty zwycięstwa również są trzymane dla Amerykanów, większość. Ale najpewniej najpyszniejsze jest tutaj właśnie to paliwo i zaraz atak na niemieckie paliwo, no, czyli oczywiście dwa najbardziej tutaj takie znaczące punkty na każdej mapie, czyli punkty paliwowe. MOW jest super na singlu, multi mocno kuleje, też mi się tak wydaje właśnie, że to jest bardziej dla takiego personalnego grania, nie, żeby się wczuć, pobawić się bardziej, aniżeli właśnie zarobić na tym pieniądze na tej grze, nie. To jest niestety też problem. Tu została użyta załadować przeciwpancerne, super nazwa umiejętności, za 15 zł faktycznie wystraszyła tych folksów. Trzy oddziały, jedni prawie tu zginęli. O! Co to było? Granat Pepans! Granat Pepans od tych strzelców, uszkodził mu silnik, ale miał zbyt dużo zdrowia, 2-2-1, który ciągle nie jest ulepszony, dlatego jest tak bardzo zagrożony, nie? No to, no dużo daje, nie? Wytrzymałość i pancerz jednak znacząco zwiększają jego przeżywalność, nawet o cały jeden strzał z broni Pepans, nie? Więc to nie można ignorować tego ulepszenia. No i Pan Kebab przez chwilę tutaj jeszcze będzie się pławił w dwóch punktach paliwowych. Ale zaraz Niemcy odbiorą. No oni nie są też głupi, nie? Wiedzą, że muszą atakować te punkty, bo inaczej właśnie będą przyjeżdżać kawaleria pancerna amerykańska. Tak jak ten czołg lekki Stuart jest już w drodze. Zapowiada się kolejna odgrzewka kotleta. No na pewno coś tam zrobią w tym nowym Man of War, nie? Tylko pytanie po prostu, czy to będzie warte swojej ceny i tyle, bo oni na pewno serce, pracę w to włożyli, ale po prostu czy to się przyjmie, nie? Bo ile było gier, które naprawdę miały pieniądze, pomysły i tak dalej, ale po prostu źle się w nie grało, nie? Niestety, takie przypadki też są nam znane, że pieniądze to nie wszystko, nie? Trzeba jednak mieć ten pomysł taki kurde graczowy trochę, jakbym chyba to nazwał, taką psychikę. Żeby wiedzieć, co ludzie chcą tak naprawdę zagrać. Granat zapalający wykurzył tych strzelców z bardzo dobrej osłony. Drugi poziom doświadczenia Falls Grenadierów. Oni pogonią tych strzelców właśnie, nie mają szans na dłuższą metę. Ale czołg lekki Stuart już nadjeżdża na dół. No właśnie, teraz to Niemcy są tutaj z ręką w nocniku. Nie uda im się zająć tego paliwa na długo. Puścili jednego Panzerfausta, uszkadzając mu tylko lekko silnik. To tylko tak naprawdę przedłuży troszeczkę tego Stewarta na tej pozycji, bo będą musieli pewnie wysiąść z załoga i go naprawić. Przygwoździć, kurwę synów, tak jest.
ale silnik MOV jest bardzo uroczy, gdy naśladuje realną fizykę i do też. No, no ten silnik na pewno ma wiele, właśnie on jest fajny, tak jakby on jest przyjemny na tym singlu, nie? Ale na multi takie rzeczy są pewnie, wiecie, no niedopuszczalne albo tylko przeszkadzają. Bo niestety na multi jest ważne właśnie to, żeby każdy miał równe szanse, nie? Żeby to było bardzo takie responsywne, nie? Cała ta gra. Żeby było kompetytywne. O właśnie, bo no to takie rzeczy tam, fizyka i tak dalej, to fajne na singlu się pośmieć, jak Katiusza rozwala ludzików i tam roczki, nóżki wylatują, nie? Ale na multi to nie jest ważne, to nie jest ważne. MOV to seria, która ma swoje grono, sam wiem, że MOV nigdy popularnością kocha nie dogoni, właśnie przez tempo gry, a czeka ktoś na Star Wars Empire at War 2? Kiedyś wyjdzie na pewno, a to świetna gra. Star Wars Empire at War. Bardzo to było fajne, ale szczerze ci powiem, jest jakaś zapowiedź Star Wars Empire at War 2, czy nie? Bo ja nie słyszałem żadnej zapowiedzi. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Bardzo chętnie zagrałbym właśnie w RTS-a takiego gwiezdnego, połączonego z naziemnym, nie? W świecie Gwiezdnych Wojen. Bardzo chętnie. Ale mamy zapowiedź jakąś Empire at War 2? Bo ja nie słyszałem nic. Ale bardzo chętnie. Empire at War właśnie nie ma takiego drugiego RTS-a w świecie Gwiezdnych Wojen, nie? A szkoda. Bo tamten też był oryginalnym Empire at War, jest trochę za wolny jak dla mnie. I czyżby Folksy zostały zabite? Tak jest. Pierwszy z trzech oddziałów Folks Grenadierów został zabity, ale na plecach wsiadła Stewartowi Rakete Werfer. Musi uważać tutaj Stewart, żeby nie zostać zniszczony zbyt szybko. MG obrócony w złą stronę. I wygląda na to, że 2-2-1 również został zneutralizowany przez Stewarta. Stewart na razie tutaj punktuje totalnie, ale zaraz sam może zostać zniszczony na maksymalnej odległości. Rakietem Werfer dał jeszcze jeden strzał, ale to chyba koniec. Nie uda się już dogonić go, tak jest. I całe niemieckie natarcie będzie musiało się wycofać. Wygląda na to, że Dzbanusz poniósł bardzo duże straty, które ciężko będzie mu teraz odrobić. Jeden oddział Folk Grenadierów już zostaje tutaj odnawiany, ale ten 2-2-1, jego poświęcenie wydaje mi się, że było bardzo, bardzo smutne i nie przysporzyło mu zbyt dużo dobrego. No właśnie, a Stewart zostanie na spokojnie naprawiony za liniami. Pan porucznik zajmuje punkt paliwowy i tutaj jednocześnie punkt paliwowy dla kebaba jest neutralizowany. Mnie zastanawia, kto kupi Kocha 3 na premierę. No, pewnie bogaci ludzie. Jakby 2 był kopią Kocha 2 na Ziemi plus Kosmos, jak Homor, to byłaby gra idealna. No, byle zbalansowana tylko była. Różne epoki jakby były też na przykład. A nie, no to w sumie Empire at War to faktycznie epoka Imperium. Ale takie, pewnie wydaliby dodatek, żeby na przykład była Republika i Separatyści. To byłoby świetne. To byłoby super. No, o tym możemy tylko marzyć, ale bardzo chętnie bym przyjął coś takiego. Znaczy ponownie jest Call to Arms, Gates of Hell, Ostron, tylko że multi jest dosyć dynamiczne, wiem, bo sam sprawdzałem. O, Piotr tutaj zawsze będzie nam reklamował właśnie Gates of Hell, Ostron. Jak tam niemieckie natarcie? Nadchodzi dosyć sporo tych ludzi. Stewart oberwał tutaj z Panzerfausta, ale amunicja przeciwpancerna zapalająca jeszcze nie może zostać w ogóle użyta, bo nie mają doświadczenia ta załoga CKM-u. Ale Stewart z tą ograniczoną mobilnością musi tak naprawdę bać się tylko tego Rakettenwerfera. Natomiast tutaj, no właśnie, większość jednostek niemieckich zostanie złapana przez jednostki strzelców i nie tylko z amerykańskiego sztabu. Właśnie Rakettenwerfer już nie by przestał gonić tego Stewarta. Wszystkie punkty wygląda na to, że są tutaj zajmowane głównie przez kebaba. Tylko paliwo jest neutralizowane. Jak tam, patrzcie, rozdzielenie pięknych jednostek, MG nie wie kogo do końca przygwoździć. Teraz dopiero udało się zatrzymać tutaj te jednostki tułowe z barem, wyposażone są w bara nawet. Jedni strzelcy również, to właśnie ci, mają na wyposażeniu co najmniej jednego bara. Kolejni Force Grenadierzy zmuszeni do odwrotu. MG również musiał się cofnąć, ponieważ pan kebab wybrał kompanię kawalerii, nawet pancernej, dzięki czemu użył zasłonę dymną na tego MG, żeby tutaj zbytnio nie bruździł. I punkt zwycięstwa już trzeci będzie znowu dla kebaba. Jak widzicie, jego punkty zwycięstwa są znacząco wyższe niż niemieckie, którzy mają już tylko 300 tych punktów. O, granat zapalający pozbędzie ich tutaj się, tych strzelców z tej dobrej pozycji. No ale znowu są w domku, znowu za idealną osłoną i mogą całkiem skuteczny ostrzał prowadzić, bo tam mają dużo okienek. Bo co tam? Jeszcze twórcy nieraz mówili, że stworzą to kwestia czasu, oficjalnie nic nie zapowiedzieli, ale to raczej pewne, że kwestia umów... Aha, kurde, no to takie właśnie, że kiedyś będzie, to mnie nie satysfakcjonuje.
Ja bym chciał, żeby było oficjalnie już zapowiedziane, wtedy byłbym szczęśliwy, a tak to wiadomo, to jest tak jak z Beyond Good and Evil, nie? Że to ma być, ale kiedy, albo Duke Nukem Forever co 1000 lat wychodził. To takie wiecie, obiecanki, cacanki. A co to będzie, to nikt nigdy nie wie. Chyba, że SC... StarCrafta nowego też, to najbardziej chyba bym czekał na nowego StarCrafta i mam nadzieję, że faktycznie Blizzard, Activision pod skrzydłami Microsoftów ogarnie StarCrafta nowego, albo cokolwiek uniwersum StarCrafta, błagam, przyjmę cokolwiek, naprawdę, tak mi brakuje StarCrafta w jakiejkolwiek formie, strzelanki, RTS-a, karcianki, naprawdę, cokolwiek, błagam, tylko nie na komórki, to też bym prosił, litości, tylko nie komórki. I pan porucznik bardzo mało ma zdrowia, ale wygląda na to, że się wycofa się z tą z bazuką. Wróg próbuje zająć punkt. Niemcy dalej tutaj są trzepani całkiem nieźle. I dwa paliwa znowu będą pod kontrolą pana Kebaba. Star Wars Empire at War żyje dzięki modom, sam gram do dziś mega. No, na pewno jakieś tam grono fanów się znajdzie, nie? Ale trochę z tym ciężko. Co, to nie stać kogo na Kocha 3, jak pre-order kolekcjonerki kupowałam za 400 zł. Jakoś niedługo kończy się umowa na wyłączność Star Wars dla EA, stąd kwestią czasu jest kontynuacja Empire at War. Bo EA nie jest zainteresowane, ale umowa dla EA się kończy. Miejmy nadzieję, że faktycznie EA po pozbyciu się tych praw, jakieś inne fajne studia rzucą się na te prawa i stworzą nam wspaniałe gierki. Bo no jak pewnie każdy się ze mną zgodzi, EA tak naprawdę zmarnowało to, nie? Nie wydało zbyt dużo, tym bardziej zbyt dobrych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? O, samochód został zniszczony i pozbawiony osłony, ten karabin ciężki maszynowy. A Stewart jest również pod ostrzałem rakietem Werfera. Ale uda się wycofać chyba. Szkoda kasy. Słomka będzie bez dziury, ma być ponos StarCraft 3 i Warcraft 4. No to znowu takie rozbudzasz moje serce, mam nadzieję, że nie na darmo. Ja bym bardzo chciał takie rzeczy, ale to wiecie, to są takie, dopóki nie będzie oficjalnego info, że naprawdę ktoś z Blizzarda napisze, pracujemy nad StarCraftem 3, pracujemy nad Warcraftem 4, to ja niestety naprawdę nie chcę ranić mojego serca, nie chcę krwawić, a bym bardzo chciał, żeby to była prawda, że powstają te gry. Moim zdaniem najlepszą frakcją jest Ameryka i Brytole. Bałbym się, gdyby Relic dostał prawa do zrobienia RTS-a z Gwiezdnych Wojnach? No, ja bym się nie bał, zwłaszcza, że tego... Pewnie zrobiliby po prostu z mechaniką Kocha, nie? Też bym bardzo chętnie to przyjął z Gwiezdnych Wojen, że tutaj widzicie, droidy by podlazły do tego i laserkami by strzelali, to bym bardzo chciał. Pojazdy to wszystko, myślę, że dałoby się na spokojnie ogarnąć. I pojawili się obersoldaci. Już na wyposażeniu z MG, przenośnym tutaj ręcznym karabinem maszynowym MG34. Bardzo, bardzo skuteczna i elitarna jednostka i też droga, nie zapominajmy. I major się pojawił też na polu bitwy, a to oznacza, że Amerykanie pana Kebaba zaraz będą chcieli pewnie przyzywać jakieś cięższe pojazdy. Kto wie, być może nawet ten Pershing się nam tutaj szykuje jako pierwszy prawdziwy, bardzo ciężki pojazd amerykański. Dawn of War 3 dalej boli, to prawda, tego nigdy nie zapomnimy, tej plamy na honorze gierkowym zwanym Dawn of War 3, ale miejmy nadzieję, że ta porażka już nigdy się nie powtórzy. Zadymionko, oczywiście, dzięki doktrynie. I tutaj mógłby też Keba przyzwać Rangerów, ale nie każdy jest ich fanem. Ja osobiście ich lubię raczej bardziej niż nie lubię, ale wiem też, że sporo osób niekoniecznie przepada za Rangerami. Droga jednostka, którą również trzeba w specyficzny sposób wykorzystywać. Jezu, jednostki tułowe tutaj zaraz będą mieli maksymalny poziom doświadczenia z dwoma barami chyba, tak? Tak jest, dwa bary na wyposażeniu jednostek tułowych, jak oni siekają tych biednych Niemców. Grubo. Kara załatwię ci StarCrafta 3, już piszę do nich. Bardzo dziękuję. Tragedia, co z tym Dawn of War'em odwalili. To prawda. Tak jak mówiłem właśnie, nigdy tego nie zapomnę. O, mina tutaj wpadli, amerykańscy strzelcy na minę niemiecką. Ale miejmy nadzieję, że już ten fail z Dawn of War 3 nigdy się nie powtórzy. I punkt zwycięstwa próbują Niemcy zabrać na górze, ponieważ chyba tutaj dzbanuszek zaczął rozumieć, że tych punktów zwycięstwa nie będzie nieskończoność dla niego. Warcrafta to Blizzard powiedział, tak, możemy zrobić, ale to wszystko zależy od społeczności. To tak jak tego. Mama mówi, że możemy zrobić ciasto, ale to wszystko zależy od ciebie, czy przyjdziesz mi pomóc. To jest mniej więcej coś takiego. I wiadomo, że jak nie przyjdziesz, to nie zrobi. Więc no... Ojajaj... Mateusz, nie ma Dawn of War. Quel Capitano, dla niego Dawn of War 3 nie istnieje. Panie, ja ich uwielbiam, tyłowcy, barowcy. No, kurde,
Szczerze wam powiem, bardzo rzadko widzi się jednostki tułowe faktycznie używane w taki sposób, dlatego też mnie to cieszy, że pan Kebab udało mu się ich wykorzystać właśnie w taki oto sposób, że oni są skuteczni, są jednostkami tak naprawdę frontowymi, nie? Ile zabiliście już ludzi? 10, nie? Dał im 2 bary, bo to naprawdę duża inwestycja. I teraz mają już 5-osobowy oddział. Na 3 poziomie doświadczenia oczywiście, nie? Czyli są jeszcze bardziej przeżywalni, ale problem z jednostkami tyłowy jest taki, że oni mają po prostu mało HP, nie? Mają mały współczynnik uniku, dlatego łatwo się ich zabija, nie nadają się zbytnio do walki frontowej. Panie majorze, proszę się stąd wycofać. No właśnie, paliwo tutaj jak najdłużej udało się przetrzymać, ale nie ma co tutaj ginąć nadaremno. A co dokładnie chodzi z Dawn of War 3? Ta seria mnie kompletnie ominęła, ale słyszałem wiele złego o Dawn of War 3. Po prostu nie wyszło. Nic tam nie wyszło. Kampania była głupia, jednostki takie legendarne, wiecz. To tak jakby na przykład Kangurek Kao, albo jakby ci to zwizualizować. O, Bob Budowniczy. Że pamiętasz przez 50 lat Boba Budowniczego, który pomaga dzieciom, ma spychacza, kolegę i tak dalej. I nagle w drugiej części Boba Budowniczego daje mu karabin maszynowy MG-42 i zabija dzieci w sierocińcu. To jest mniej więcej tak Dawn of War można byłoby opisać, nie? W porównaniu do poprzednich części. Że wszystko, co fani znali z poprzednich części, praktycznie zostało oplute, nie? Jednostki, które miały dziwne umiejętności, kompletnie niepasujące do nich, brzydka grafika, która miała być ładna, która była kompletnie nieczytelna, mieli połączyć budowanie bazy z przejmowaniem punktów, które kompletnie nie wyszło, bo w Dawn of War 1 budowało się bazę, w dwójce znowu były bardziej taktyczne jednostki, tak jak tutaj w Kochu, nie? Mniejsze oddziały, ale bardziej takie za osłonami, nie? A w jedynce było totalnie budowanie bazy i kto ma więcej, ten wygrywa tak naprawdę, nie? Jednostek i one po prostu stały i a trójka chciała połączyć i jedynkę, i dwójkę. Nic z tego nie wyszło. Nic a nic. Kiedyś wam pokażę pewnie te Dawn of War'y wszystkie. Zrobili RTS-a mobę? No trochę to prawda właśnie, że takie chcieli to połączyć. Jeszcze z mobą, nie wiadomo dlaczego. Takie miało, znaczy zaleciał, takie naleciałości moby, to było bardzo dziwne. Maksymalnie doświadczony karabin maszynowy. Co z tymi czołgami? Tak jest, to już widzicie po samym paliwie, że nadjeżdża tutaj ze strony pana Kebaba ten Pershing, na którego tak bardzo czekamy. Panzer 4 będzie jego przeciwnikiem, to nie będzie równa walka. Pershing na spokojnie zmasakruje tego biednego Panzera 4. Zrobili grę, której nikt nie chciał. No właśnie, w skrócie, Kara ma pytanie, Iron Harvest ma polski damik? Podobno tak. O właśnie, tak ma. RF 2140 to najlepsze, co dostał gatunek RTS. No, różnie. Ja bym powiedział, że to byłby StarCraft. Najlepsze, co dostał świat RTS-ów, to byłby StarCraft 1 lub po prostu 2, albo po prostu seria StarCraft. Polska górą, Terminator wykonujący backflipy, blech. No, właśnie te Terminatory, Gabriel Angelos z tym młotkiem tam skaczący, to było masakra, to była masakra. Ja tam nie jestem takim fanatykiem, więc mi to aż tak nie przeszkadzało, ale jeśli ktoś znał takie rzeczy, to skurwysyn. O właśnie, to było dobre powiedzenie właśnie. Pewnie tak powiedzieli fani, kiedy zauważyli Gabriela Angelosa, jak skakał z młotkiem. Skurwysynu! Pewnie tak powiedzieli do Relika. Albo do twórcy, który wymyślił ten głupi, tą głupią umiejętność. W Dawn of War 1 było chyba 8 frakcji, w Dawn of War 5 albo 6, Dawn of War 3 frakcje. No to też było o wiele biedniejsze na początku, to też prawda. Miała mniej kontentu. To też zapomniałem o tym wspomnieć. I co ciekawe, patrzcie, Niemcy w ogóle zaczynają nacierać. Totalnie najazd jest. Zajmują większość tutaj punktów, ale pojawił się już Pershing na polu bitwy i od razu pierwszy strzał, pierwsza śmierć. Dla przeciwnika oczywiście. Obersoldaci na 1 zdrowia biegnie. I Raketenwerfer będzie chciał stawić czoła temu Pershingowi. To nie jest równa walka. Już zostały użyte pociski kumulacyjne, ale to nic nie da. Nie potrafił przebić jego przedniego pancerza. Odsłania się tylny pancerz. I proszę, Pershing tutaj zabija. Tak miało być, jest. Tak jak pan Jezus powiedział. Easy, tak, to jest easy dla Pershinga. To nie był żaden cel prawdziwy. Niemcy myślę, że są w totalnej rozsypce, już nawet nie wycofują oddziałów, są w takim szoku. Shock shell tak zwany właśnie po uderzeniu. Tak, kolejne 2 jednostki padły, to koniec. Niemiec popełnił prawdopodobnie samobójstwo przed klawiaturą tutaj. Założył sobie pętlę na szyję i faktycznie skoczył z krzesła czy gdzieś tam na klawiaturę niemiecką. To koniec, był to błąd synchronizacji. Tylko jak kiedy pojawił się Pershing, dzbanusz tutaj uznał, że nie ma sensu dalej kontynuować tej walki. O, kurczę, ten Pershing tak naprawdę był dobitką, nie? Tu przez całą większość Kebab miał lepsze decyzje, kontrolował większość mapy, miał więcej zasobów, mimo to
Właśnie Niemcy coś tutaj próbowali, mieli nawet kilka ładnych ataków na tą linię, zajęli kilka tych punktów, ale to nic nie dało. Punkty zwycięstwa, punkty zasobów i ogólna kontrola jednostek, wszystko należało moim zdaniem w tej grze do Kebaba. To on po prostu był tutaj lepszy, no na każdym polu można byłoby rzec. A to byłoby na razie tyle w tym komentowaniu. Dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcamy do jakiegoś tam komentowania, subskrybowania, lajkowania i takich tam rzeczy. A tymczasem do następnego, widzowie, i hej!